Partnerem kanału jest Cena Opel, największa parunarka cen sprzętu, a aktualną cenę znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam do 183 Q&A. drobne opóźnienia, już mówię, dlaczego? W piątek wieczorem wróciłem ze Stanów, właściwie do Poznania, z Warszawy jeszcze. Na weekend wyjeżdżałem, więc udało mi się tylko złożyć dwa odcinki, tak żeby były na weekend. Q&A zbyt długo czasu by mi jakby zajęło. I oczywiście. QNTA bardzo dużo waży, jeżeli chodzi o plik wynikowy, tam jest 4,5 giga przy 40 minutach, więc ciężko byłoby to po prostu wysłać gdziekolwiek, bo jechałem na weekend, gdzie internet był no, słabiutki. W każdym razie, hmm, jesteśmy dzisiaj, dzisiaj też od rana trochę innych obowiązków, natomiast już lecimy. Na samym początku, zanim zaczniemy odpowiadać na wasze, znaczy zacznę odpowiadać na Wasze pytania, hmm, wspomnę tylko o tym, że jestem prosto po dentyście, więc hmm, no, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś dyskomfort dla Was. Będę poprawnie mówił. Natomiast kilka słów odnośnie nota 7, którego widzieliśmy. Znaczy filmów jest myślę sporo, nie robiłem już kolejnego. Mam też materiał troszkę nagrany bezpośrednio ze Stanów, z Nowego Jorku. Wrzucę Wam tutaj przybitki tych wszystkich kolorów. Znaczy powiem Wam tak, to co na renderach wyglądało jak niebieski, okazuje się, że jest szarym, takim srebrym, który wpada w niebieski. I chyba to jest najładniejszy kolor. Chociaż dużo osób mocno patrzy w stronę, tego takiego turkusowego niebieskiego. On rzeczywiście też wygląda bardzo fajnie. No znaczy co ja nie lubię takich aż mocnych, takich ostrych kolorów, więc nie jest to dla mnie, bym powiedział. Natomiast ten taki srebrny, świetny. Fajnie, że wrócił po prostu czarny znowu jest. To jest jak najbardziej w porządku, wydaje mi się, złoty. Nie, nie było tam białego, tak? No nie było białego na no, no Wiecie, że z tą kolorystyką jest tak, że czasami nawet się różowy pojawi. Więc wszystko przed nami. Tamte urządzenia działały tak samo jak te, co ja testowałem, tak naprawdę nie były jakoś dużo bardziej chyba zaawansowane, jeżeli chodzi o funkcję, czy, czy nie było po prostu oprogramowanie jakieś mocno poprawione. Trochę czasu mają i, i, i kwestia jest tego, taka że już też nie nagrywałem nic tam więcej, tylko wrzucam tutaj te przebitki. Natomiast szykuję i to trochę potrwa, bo to jednak musiałbym zrobić naprawdę tak mega pro. Szykuję Wam film 360 w ogóle, tak trochę bardziej z wyjazdu do Stanów, do Nowego Jorku, ale konferencja jest bardzo dużo tam jej nagranej, więc będzie to. Oczywiście nie będzie tam mojego jakiegoś zb zb zbędnego gadulstwa, bardziej chodzi o to, żeby jakoś fajnie to dobrać do muzyczki. Zresztą taki film jak z drona, nie więcej tylko, że chcę w 360, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Więc mam nadzieję, że to wyjdzie, mam nadzieję, że to też się pojawi na dniach. Dużo osób mnie pyta, czy kupię siedem 7. czy znaczy z zasady robię tak, że po prostu najpierw chcę urządzenie przetestować. Mam nadzieję, że to jakoś nie będziemy musieli długo czekać na no jakby na testowe sztuki. Ale, ale jak najbardziej wpisuje się w moje gusta, jeżeli chodzi o telefon. Te zakreszewione krawędzie są takie delikatne. I bardzo dużo rzeczy mi tam pasuje jak najbardziej w telefonie, więc fajnie, że dużo rzeczy ma z S7 Edge'a, że, że nie zabrakło bezpośrednio mikro SD, no, no niektórym tam będzie bolało, bo, bo nie ma podczerwieni, ale jest wodoodporny. Jest sporo fajnych rzeczy, sporo fajnych rzeczy, z których rzeczywiście można skorzystać. Zobaczymy jak wypadnie w testie, Mam nadzieję, że tak fajnie jak pierwsze wrażenie, oczywiście one są takie trochę bardziej, wiecie, no, że jesteś podjarany i tak dalej. Natomiast no, w teście mam nadzieję, że już wyjdzie to mm, jak, oczywiście, że jak zawsze będzie. Okej, okay, lecimy z pytaniami. Co studiowałeś? Studiowałem elektrotechnikę na Wydziale Elektrycznym, dokładnie, bo specjalizacja to jest układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach, tak to się nazywało. Generalnie szeroko pojęte programowanie, jeżeli chodzi o sterowniki, jeżeli chodzi o strony internetowe, jeżeli chodzi o jakieś e-sklepy, bo wtedy to się tak naprawdę rodziło, tego nie było wtedy dużo, ten internet już był w miarę szybki, natomiast to nie było tak wszystko popularne. Oczywiście było Allegro, ale. To było chyba jedno z niewielu sklepów takich internetowych. Generalnie dużo firm nie miało swoich sklepów internetowych, to się rodziło, więc ja mniej więcej gdzieś tam w tym kierunku też szedłem. W każdym razie, jeżeli chodzi o moją pracę magisterską, to też robiłem właśnie w takiej technologii asp.net. No ona jest teraz bardzo już na wymarciu, natomiast kiedyś była popularna. To głównie chodzi o to, w tej technologii, że możesz łączyć, jakby tworzenie stron internetowych. Z tym, że masz gdzieś w chmurze moc obliczeniową, czy w kodzie właściwie, w ty, jakby w tym ASP, możesz i to gdzieś na serwerze leży, jest po prostu program wykonawczy, czyli m, tak jak piszesz programy, na przykład, nie wiem, jakiś tam program, który piszesz tam w C i tak dalej, czy kiedyś się pisał, nie wiem, czy teraz też chyba się pisze jeszcze, to, m, to się łączyło z aspnet że to po prostu można było podjąć pod stronkę. Ja zrobiłem taką stronę na magisterkę, gdzie wybierało się pomieszczenie, ilość opraw, wielkość opraw, wysokość ich zawieszenia i można było sobie zobaczyć, jak, jak pokój będzie oświetlony. Szkoda, że gdzieś tego nie mam. Szukałem kiedyś, pamiętam jeszcze z rok temu, czy dwa tego, ale niestety już tego nie mogłem znaleźć, a ja to już właściwie 7, czy 8, prawie 8 lat po studiach, więc no już czas leci. Następny kim to jest zrób tak, aby ten obraz z YouTube był większy, bo czuję się niedobrze patrząc. Proszę. Czemu większy? No obraz YouTube w sensie, w sensie pytania. No, wydaje mi się, że sam dobrej jakości to nagrywam, więc to, to nie jest jakieś tam 1000 kilobitów, tylko, tylko 6000 kilobitów. To naprawdę powinno być dobrze, wyglą dobrze wyglądać. Przynajmniej jak na podglądzie patrzę, to jest tak nieźle. Kilka pytanek. Cześć. Będziesz testował j o dwa wątpię. Na razie nie mam żadnych informacji yy, i seria ON na no, 216 też nie ma te samsung ich do testów, jeżeli chodzi o sample niestety, więc ciężko opowiedzieć. Czy będę kupował Xboxa, Xboxa One S? Wiesz to, wątpię z jednego prostego powodu, bo nie mam czasu na Xboxa One i nie będę wydał pieniędzy na coś, co będzie leżało się kurzyło. Yy, wiecie, przy Xboxie One było tak, że, że chociaż kupiliśmy sobie. Z tym Kinectem, żeby sobie tam porzucać trochę pobawić się. I miałem jakąś tam wymówkę, żeby kupić Xboxa, że, że kupię narzeczonej. No, jakąś wymówkę zawsze trzeba mieć na, na sprzęt, tak? Ja miałem taką, więc, więc to przeszło. I, I generalnie wątpię, żebym teraz inwestował w coś takiego. P9 Lite M5 XA Ultra A5216. Ja bym się skupił między P9 Lite a a 5216 To są dwa najlepsze telefony razem z Idolem 4 i Nexus 5 x w tej cenie, jak dla mnie. W tym czasie mówisz o filmach. 15 gb film 2K na moim Note 2 oglądałem na pełnej baterii i co zauważyłem, że 140 min film zjechał baterię do 30% ze 100%, no 2 obsługuje filmy 2K i to pewnie jest yy, bo sprawdzone. Problem jest, gdy często się przewija, chce wtedy zadyszkę łapie. Znaczy no tak, no bo wiesz, on sobie strumieniowo po prostu ładuje. Jeżeli on na początku załaduje sobie kawałek filmu, bo, bo wiadomo, że on w czasie rzeczywistym nie jest w stanie tego cały czas obrabiać, bo bateria by od razu padła. Natomiast on sobie obrabia kawałek tego filmu, żeby wyprzedzić czas. No to jest tak jak buforowanie na YouTube. I później on sobie w tle doczytuje, ale już powoli, już nie zużywa tak zasobów yy, jakby telefonu, czyli baterii tak naprawdę. A jeżeli ty przesuwasz co film, to robisz mu największą krzywdę. Więc. E, znaczy, ja uważam, że takie statystyki są kompletnie bez sensu. Tak? E, nigdy mi się nie zdarzyło tak, żebym telefon miał, nawet jeżeli jestem, powiedzmy, leciem samolotem. Nigdy mi się nie zdarzyło tak, żebym, samo, żebym na telefonie tylko oglądał film od początku do końca rozładowania baterii. No, nie zdarzyło mi się tak. Tym bardziej, że no, ra, raczej skoro sam tworzę treści. To, to, to trzymam się tych zasad, że, żeby było po prostu legalnie, tak, czyli nie ściągam filmów, które są z nieznanych źródeł i są nielegalne, tylko korzystam z, z tych wszystkich HBO, chociażby i tak do tego jest potrzebna transmisja danych z Netflixa tak samo, więc niestety w offline, no to jest akurat mega idiotyczne, że nie można sobie pobrać jakiejś zaszyfrowanej wersji tam filmu, na przykład jakiegoś całego sezonu, ale tak faktycznie jest, szkoda, bo szkoda, ale niestety tak jest. Pytanie do następnego QA: po co tak dużo tych QA? Bo są co tydzień, znaczy, no, no wiesz, no, ja, ja zawsze mówiłem, to są dla osób wybranych, jeżeli komuś nie pasuje, no, to po, znaczy sugeruję, żeby po prostu nie robił zamętu <grym> I, i tyle, bo są osoby, które, które chcą gdzieś tam usłyszeć to jakby z, z pierwszej ręki i chcą poruszyć jakiś temat. Nie, nie zawsze ktoś tam poruszy konkretny temat. A kwestia jest też taka, że niestety na YouTube jest taka dziwna sprawa, że jeżeli dostaję komentarz, ja na niego odpowiadam, to ja widzę to pytanie na początku, a jeżeli ktoś odpowie na moją odpowiedź, to ja już tego nie jestem w stanie skontrolować, bo te pytania się za bardzo przewijają. Jestem teoretycznie w stanie to zrobić, ale to musiałbym tylko siedzieć i tylko odpowiadać, więc niestety. Niestety tyle. Dlatego są Q&A. są cyklem, Póki cieszą się dużą, znaczy dużą, jakąś popularnością i ludzie chcą to oglądać i są pytania, to, to myślę, że, i są różne pytania, no to myślę, że, że jak najbardziej ok. Jeżeli ludzie przestaną zadawać pytania i oglądać to, no to oczywiście cykl umrze, no to jest naturalne. Moim zdaniem najlepszym polskim kanałem technologicznym, zaraz po Twoim, to kanał Kuby Klawitera. Pozdrawiam. Ja szanuję wszystkie zdania. Kuba rzeczywiście ma świetną tą swoją serię techweekową, tak. Jak on się nazywa, Tech Week. No, To jest mocno śmieszne, tak? To się wpisuje w takie dwie konwencje: i kanału technologicznego, i kanału takiego śmieszkowego, więc to się wpisuje. No, natomiast liczbą jakby testów, znaczy ja rozumiem, że on ma jeszcze obowiązki w Tefan Turbo, tak? Więc to jest inna sprawa. Natomiast liczbą testów niestety na kanale no nie ma ich jakoś super dużo. Ale urządzenia podejrzewam, że mam, więc jeżeli jeszcze odpowiada na, na pytania w sensie no, to, co tam fajnego jest w konkretnym urządzeniu, no to, to super, że to ogarnia. Więc y jego seria technikowa jest naprawdę okej. Okay. Znaczy okej. Okay. Ja nie jestem tylko zwolennikiem wyśmiewania się nikogo z innego z branży, to jest jedna rzecz, a druga, żeby pokazywać, nie wiem, na miniaturce cycki. Jeżeli chodzi o, o po prostu o telefon, tak? No bo są tacy, którzy tak pokazują, to ja jest dla mnie głupie. Znaczy, no ja rozumiem, że kliki się liczą najbardziej, każdy chce mieć jak najlepszą oglądalność, natomiast nie uważam, żeby to był najlepszy sposób, żeby po prostu pokazywać cycki na miniaturce, bo się wtedy będą lepiej klikać. No u mnie czegoś takiego nie zobaczycie, też pewno dlatego trochę mniej jest tej oglądalności, no ale wszystko w swoim czasie. Eee, czy jak do idola dają wiary? To jest na niej jak, jakieś ograniczenia, w sensie, czy później będą. Pakować w normalnie pudełko. Nie, myślę, że nie. To cały czas będzie tak samo. To cały czas takich chyba wiarów osób w ogóle nie można kupić. One są integralną częścią zestawu. Satysfakcja.pl jest, powiem xcom. Dlatego wygląda stroniec podobny. Tak właśnie gdzieś czytałem. Czy filmy, plus i minus urządzeń. Wyszczałem plus i minus urządzenia. Zauważyłem, że, że bardzo mocno gdzieś tam. Są fajnie oglądane, tylko że one musiały być po, po dłuższym czasie, bo, bo mimo wszystko nie, nie wszyscy chcą oglądać to samo powtórzone, co, co, co było gdzieś tam w recenzji. Więc staram się tego unikać, jak już to, jeżeli telefon wróci do mnie po jakimś dłuższym czasie, to wtedy to dorzucam. E, czyli laptop i7 czwartej generacji, 4D16 i 850, to jest to samo co ja mam, tylko ja mam 860. do obsłużyć monitor 25, 25 Pamiętajcie, że da radę w 2K, natomiast nie będzie wszystko tam tak płynnie działać, powiem, bo ja miałem Samsunga 2K, który niestety wyglądało to wszystko ok, natomiast zdarzało się takie momenty, że gdzieś te okienka po prostu miały takie jakiś drobnego laga. No to na pewno nie była wina monitora, bo widziałem na targach, jak to działa, natomiast podejrzewam, że mój komp jest za słaby. Jak podłączyć monitor do laptopa, aby obraz był wyświetlany bez opóźnienia widocznego dla oka? Mam mini DisplayPort oraz HDMI. Znaczy nie wiem, no ja zawsze podłączam przez HDMI i robię albo klonowanie, albo rozszerzenie ekranu. Klonowanie jest o tyle fajne, że że możesz wtedy sobie po prostu laptopa odłożyć i wygasić na nim, bo można też mieć funkcję, żeby po prostu był wygaszony sam ekran na laptopie tylko się wyświetlał na jakby drugim monitorze ale najlepsze chyba jest rozszerzenie, no bo możesz wtedy możesz kilka aplikacji mieć na jednym, na drugim, jeżeli masz jeszcze jakiś ogromny ekran to możesz na drugim sobie uruchomić sporo, sporo okej, okay, jak sprawa z Adobe nie powinien tak robić, jak spisuje się Windows 10, ja jednak nie zdecydowałem się na aktualizację z powodu wielu błędów z Adobe, Adobe jest u mnie totalnie skreślona ta firma z jednego prostego powodu, znaczy to nie jest tak, że oni mnie oszukali bo to było w warunkach umowy, ja ją doczytałem. To było tak, że jeżeli bierzesz ten plan, który ja brałem, nie wiem, nie pamiętam, kurczę, ile to teraz kosztowało, to tam chyba było 30 euro na miesiąc i to było przy założeniu chyba półrocznego planu, nie chcę skłamać, bo nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało już teraz, natomiast ja chyba zrezygnowałem jakby w, w czwartym miesiącu, tak, bo po prostu słabo u mnie chodził ten Adobe, wszystko się wieszało i tak dalej, nie byłem zadowolony, wróciłem do Magica. Natomiast przy rezygnacji nie ma czegoś takiego, że możesz zrezygnować i później się od tego odwołać. Ja zrezygnowałem, napisałem pismo do nich i oni po prostu do mnie zadzwonili, że, że nie mogą mi zrezygnować, jakby onurować mojej subskrypcji, dopóki nie opłacę tam tej kary. I tam było 170 euro. Dramat. Natomiast no, no, musiałem to zrobić. Jak wpisuję się Windows 10? Powiem tak, miałem jeden blue screen. Eee, to nie był jakiś tam super ważny moment, bo wszystko miałem zapisane, natomiast zdarzył się niestety. Eee, no, no właśnie, no, niektórzy się nie zdecydowali, a teraz już darmowej nie ma. Znaczy, no, nie będę na siłę nikomu polecał, bo wiem, że to dużo zależy od specyfikacji, od tego jakiego mamy kompa i tak dalej. Natomiast no, u mnie jest, poza jednym blue screenem jest eee, seria OK. Cześć Robert, moja wzięła na abonament p 9 Lite. Bardzo dobry telefon. Wszystko super, tylko się skarży na to, że nie może otworzyć filmu z, z oryginalnej galerii. Nie mam pojęcia, czy to może być spowodowane. Zrobiłem reset, to nic nie dało. Dziwne. To, to mogły być filmy nie nagrane P9 Lite, bo te P9 Lite na pewno powinny się otwarzać. Jeżeli nie, no to... E, jak się nazywa ten... o, wyleciał mi z głowy... MX Player. MX Player otwiera właściwie wszystko, więc polecam sobie zainstalować. Właściwie 99% problemów oprócz tych VLC rozwiąże MixPlayer i dla mnie to jest idealne narzędzie. Jeśli chodzi o pomoc, o pomoc uchodźcom, mogę się z tym zgodzić, tylko w Zamiast deportować podejrzanych, nie, nie lepiej byłoby odpalić parę. No nie, 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 nie. To nie. To, to od razu wiesz, szkoda, że cały ten. Nie, takie coś zaraz ukasuje, znikną cała konwersacja, zniknie, ale nie, tak, takiego czegoś nie będę tolerował. Nie przeglądają komentarzy wcześniej, więc ja raczej po prostu kolego proponowałbym zastanowić się, bo jeżeli będziesz propagował takie podejście, to niestety chyba się pożegnamy. Kiedy to aplikacje? W tym tygodniu będą, w tym tygodniu będą i też będą miał dla was pewne zaskoczenie w tej kwestii, ale myślę, że takie po prostu miłe. E, warto kupić jeszcze Xperia Z3, czy lepsze telefony jest nieużywane niż Z3? E, pff, 1100 zł. Zresztą, no ja działem no ja bym wolał, ja bym wolał te urządzenia, które wymieniłem. Z3 było spoko, tak? Natomiast, no każde to urządzenie, które wymieniłem, będzie miało na pewno lepszy aparat. Ma dużo fajniejszej funkcji. Oczywiście, chyba Z3 jest z tego największe, ale um, Ale nie wiem, no to już jest stare urządzenie, niestety. No ja bym poszedł w coś nowszego. Wiadomo, że nie flagowiec, natomiast. Te dzisiejsze średniaki naprawdę radzą sobie całkiem, całkiem nieźle. Chociaż podejrzewam, że będziesz ze trójki też zadowolony, to jest kwestia bardziej tego, co, co tobie pasuje, tak? No, jeżeli chcesz mieć konkretnie Sony, no to, to faktycznie z czym może być jeszcze dobrym wyborem. Ja mam problem z S7 Edge. Mianowicie 3 dni temu podczas przeglądania internetu telefon zaczął się nagrzewać do tego stanu, że zdecydowałem się wyłączyć telefon, poruchanie ekranu jest zabarwione na zielono. Nie radzi sobie z odciniami czerni, powiem się pionowe paski, no to, to coś się stało. Mam teraz prawej rękomi, bardzo dobrze. I żądać wymiany telefonu na nowy od Orange. Jest to mój pierwszy flagowiec, jestem trochę rozczarowany. Pozdrawiam. No taka rzecz nie powinna zdarzyć tak naprawdę, natomiast musimy pamiętać o tym, że to jest cały czas sprzęt. No, możemy mieć równie dobrze samochód za 300 tysięcy złotych, który po prostu ze stacji benzynowej e, po umyciu szyb bez tankowania nie odjedzie, bo coś. To się zdarza w dzisiejszych czasach biorąc pod uwagę, jak są produkowane te urządzenia, natomiast no to mimo wszystko nie powinno się zdarzyć i mam nadzieję, że szybko dostaniesz ten telefon, bo. Mm, no, wiecie, no, przy milionach sztuk takie rzeczy się zdarzają. Ja nie chcę bronić ani Samsunga, ani żadnej innej firmy, natomiast wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Tak samo jeżeli ktoś miał jakiś problem z jakimś urządzeniem ja polecam zawsze brać drugi raz to samo urządzenie z jednego prostego powodu, bo to może być faktycznie kwestia danej sztuki, że ona jest po prostu jakaś tam, coś tam źle spasowane, bo to oczywiście maszyny to składają, albo, albo czy gdzieś część ludzie gdzieś tam pakują, jakieś pudełko upadło gdzieś, ktoś się do tego nie przyznał. Nie mamy na to wpływu. Dlatego obecnie, czy to się zepsuła, nie wiem, tak samo jak kiedyś mówiłem, jak padł, jak komuś pękła szyba w Z3, miał możliwość wymiany tego, albo się zalał jakiś telefon, wymienić na ten sam, zobaczyć, bo to, to nie musi oznaczać, że, że, że jakby cała linia, czy cały telefon jest po prostu badziewny, tak? bo to może być wina jednej sztuki. Tak czy siak, daj znać, jak tam poszło z tym wszystkim. Czy LG G4 dostanie Androida 7.0? Powinien tak naprawdę teoretycznie, bo, bo S6 to jest ten sam powiedzmy rocznik powinny też dostać. Na pewno nie będą to urządzenia, które dostaną w pierwszej kolejności, mamy G5, V10, V20 będzie, to są urządzenia, które w pierwszej kolejności dostaną. Przypominam, że no nie wiem czy te x screeny X-kamy i te wszystkie inne też nie dostaną wcześniej, ale zobaczymy, zobaczymy. Robert, ile już masz swojego Galaxy S7 Czy Jak się sprawuje? Czy jesteś z niego zadowolony? Wiesz co, ja mam Edge'a od kwietnia, połowy kwietnia chyba gdzieś. Tak, ja jestem zadowolony. Natomiast widzę, widzę jedną rzecz, o której warto powiedzieć. Na przykład teraz na wyjeździe w Stanach wyjąłem kartę microSD, żeby włożyć sobie do Kamery 360, do Gira 360, w związku z tym dużo mniej pamięci mi się zrobiło na urządzeniu. Ja systematycznie po prostu, jeżeli cyknę tam powiedzmy 800 zdjęć czy 1000 zdjęć, bo u mnie to idzie bardzo szybko, biorę, przenoszę katalog na kartę pamięci i generalnie mam spokój. Cały czas mam tam powiedzmy 6-8 GB wolnych, jeżeli chodzi o urządzenie swoje. Natomiast w chwili obecnej miałem tak około 3-4 GB wolnych, 3 chyba, tak gdzieś, nawet niecałe 2,9. I zauważyłem, że, że zdarzało się czasami, że to urządzenie jednak wolniej chodziło. Więc tutaj faktycznie jest coś w tym, że, że warto tą pamięć mieć na jakimś poziomie, takim wystarczającym po prostu ten. A tak to jestem mega zadowolony. Poza tym, ryską, którą sam zrobiłem ze swojej winy, al telefon, no nawet ludzie się na, na targach, zresztą Paweł chyba się, tak, Paweł Mobzilla, dziwił się, że Jezu serce mu podskoczyło, jak zauważył, że. Swojego S7 Edge'a wziąłem tak, przesunąłem po stole. Tak, no po prostu go nie podniosłem go, nie odłożyłem, tylko go tak po prostu przesunąłem. A, a ja po prostu wychodzę z takiego założenia, że właśnie no, to są najbardziej racjonalne testy. tak, no, Ja wiem, że no, okej, okay, tu może coś się stać, natomiast ja chcę zobaczyć, czy, czy to faktycznie, że ja uży będę używał urządzenia pół roku. Czy oprócz tej jednej rysy, która jest z mojej winy, ewidentnie, bo wrzuciłem to razem po prostu z powerbankami telefon do, do torby, z ładowarką, jeszcze z czymś innym tam i stąd się pojawiła rysa, natomiast czy, czy będzie coś jeszcze, więc myślę, że, myślę, że po prostu no, no, no na tym to też polega. Od ilu lat, lat nagrywasz swoje filmy na YouTube? Od 2, 12, właściwie, 4 lata niecałe, no, właściwie jakaś różnica tam była, natomiast no, to tych pierwszych, początkowych dwóch lat, znaczy oczywiście one, one dały jakby sam początek temu kanałowi, natomiast te pierwsze dwa lata, 2,5 roku to właściwie były tylko filmy o Samsungu i tam nie było, było mało urządzeń, dlatego gdzieś tam nie mogłem się z tym wybić. Dopiero później, po zmianie zaczął się tak jakiś większy progres, więc chyba nie niecałe można było ująć, że, że jeżeli chodzi o takie stricte recenzje w jakimś tam stylu, który, który już gdzieś tam prezentuję. To myślę, że takie półtora, półtora nie całe dwa lata, nie całe dwa lata, bo niecałe dwa lata temu dostałem pierwsze urządzenie od Sony, które było ze trójka właśnie do testów. O. Cześć, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zakupem smartfona Z3, Plus? nie, nie polecam. Czy też warto dołożyć tak, zdecydowanie warto. Jeśli chodzi o Xperia X, to zupełnie mi ona nie przypada do gustu. Nie no spoko pewnie. Aktualnie mam S4 i tak średnio sobie radzi nawet po zainstalowaniu Roma, jakiegoś tam, który jest pozwany na CyanogenMod. Mode. Potrafi się on zacinać 2 gb RAMu, to jednak tak o dwa za mało. Zresztą, no to jeżeli masz do wyboru, to zdecydowanie Z5, Z3 w ogóle nie patrz, nie, nie patrz. Nie. Nie, nawet jeżeli poprawili te, te kwestie, to takich telefonów po prostu nie powinno się wypuszczać. On był w dramatycznym tym stanie wypuszczony. Czy będzie OP3, no niestety u mnie póki co na razie nie mam informacji. Robert, nie, nadużywaj słowa bezpośrednio swoich materiałach, Po tym good job. Dobrze, postaram się, postaram się. Postaram się bezpośrednio, nie nadużywać bezpośrednio, ale, ale wiecie, wiecie jak to jest? Znaczy, ja Wam powiem tak, jest wiele osób, które nagrywa ze skryptów, jest wiele osób, które rozpisuje sobie pewne rzeczy i ma jakąś tam stałą regułkę, oczywiście no to można zobaczyć na wielu, na wielu kanonach, że pewne schematy się powtarzają, no bo o pewnych rzeczach mówi się to samo. Jeżeli mamy ten sam świetny aparat, no to on jest tak samo świetny, ma kąty widzenia, tak, że, że nie jest zarzucony ani nie jest niebieski, czy nie ma światy czerwonej. Pewne rzeczy są no, identyczne, więc tak samo o nich mówimy, bo. Albo sobie identycznie to rozpiszamy z poprzedniego odcinka, albo tak jak ja, po prostu mam w głowie pewne elementy, pewne schematy zakodowane. Ja, jak nagrywam, to ja nagrywam na żywca, więc nie mam rozpisanego tego, co mam mówić. Ja to mówię po prostu z głowy. I, no i dlatego też pojawiają się takie kwiatki. Wiem, że, że to powinny, powinienem to wyeliminować, natomiast nie wiem, czy ktoś pamięta. Natomiast robiliśmy kiedyś taki eksperyment, że były filmy ze scenariusza. Od razu rozpoznaliście chyba dwa odcinki i zrezygnowaliśmy z tego, bo, bo było bardzo sztucznie. No, widocznie nie mam takiej dykcji do czytania, jak, jak niektórzy. Dlatego po prostu myślę, że, że zostaniem przy tej formie, co jesteśmy. Do 1800 zł 800 zł to kupisz Galaxy 6, to prawda. Nawet myślę, że można już by było się pokusić tam i poszukać już, znaczy na pewno w tej cenie nie, ale natomiast dołożyć te czystówki do S7 Czy da się zmodyfikować w telefonie aparat przedni, na przykład ma ktoś 2 megapikseli i chce władować 5 megapikseli Wiesz co, no, no nie wiem, no może jakiś, ale elektronik pewno, no, tak dałby radę, tak, no bo soczewka podejrzewam, że aż tak dużo się nie, nie różni, można to jakoś wykombinować, natomiast no Ja bym się tego nigdy nie podjął, tak Zależy do czego używasz telefonu. Ja na przykład telefonu używam głównie jak już tłumaczyłem kiedyś do pracy, więc on ma po prostu działać. Co wybrać? P9 Lite, J5216, Xperia M5. No i że jesteśmy w tym przydziale cenowym, to tak jak mówiłem, zresztą ktoś tu chyba e, pisze. Oprócz P9 Lite, ja bym brał pod uwagę A5216, Nexusa 5X i Dola 4. J5, mimo wszystko wydaje mi się, że jest słabszy, chociaż jest też tańszy i to to warto gdzieś tam podkreślić. M5 nie wiem no działa spoko, natomiast jakoś oprócz tego aparatu przedniego i, tego, i tych trzech gigsów RAMu jakoś mnie tam nie urzekła, a HTC PCE nie miałem niestety. Wiem, że G4 jest rewelacja w kwestii aparatu, tylko ostatnio przeglądałem oferty i, i, e, brązowej skóry, która wygląda świetnie, już ciężko dostać w takich dobrych sklepach. Myślę, że to nie ma jakiegoś tam. Znaczy, generalnie gwarancja powinna być uznana na terenie, znaczy to wszystko jest zapisane w gwarancji. Powinieneś sprawdzić sobie zawsze, może sobie gwarancję ściągnąć online że tak powiem, ze strony producenta. Natomiast nie powinno być problemu na terenie całej Unii Europejskiej, tak to powinno działać. A jeżeli chodzi o tą brązową, no to bierzesz plastikową, która powinna być teoretycznie trochę tańsza, a brązową po prostu szukasz sobie gdzieś tam na necie, nawet w jakichś tam chińskich sklepach, więc jest to jakieś rozwiązanie. Wiesz, może kiedy będzie aktualizacja? No nie wiem, nie wiem, też bym chciał. Eee... Załamujmy ten koleś. Ale, ale generalnie chciałbym, żeby była już aktualizacja, natomiast na chwili obecnej nie mam żadnych informacji, tak jak mówiłem wcześniej. Jak będę miał od kogoś wiadomość, to, to na pewno też napiszę, bo to jest bardzo popularny model. Jaki smartfon za 400-500 złotych? Najbardziej zależy mi na płynności. Redmi 2 nie miałem, więc... Z... Jakby z zasady nie polecam telefonów, których nie testowałem. Natomiast Nefosa C5 mogę polecić. To jest fajne urządzenie, które za 500 można, można już niedługo wyrwać, bo też będzie fajna promocja chyba. Co sądzisz o rasizmie <grytania> według systemu operacyjnego Windows Phone? Znaczy wiesz, no to, to no, nawet nie chodzi o rasizm, tylko no, ja też ja, ja nie używam tego słowa, którego tu użyłeś. Zresztą Twój komentarz trafił do spamu przez to, więc radziłbym uważać na brzydkie słowa. Um, Musimy go wyciągać, natomiast no, jeżeli ktoś nie potrafi zrobić systemu i ok, on może wizualnie i, i być płynny, natomiast jeżeli y, nie ma tych funkcji, które są podstawowe i najbardziej intuicyjne i takie, no, że po prostu przyciągają do tego systemu, czyli wiesz, aplikacji i tak dalej, no to niestety, no, to, no to, to pogrzeb idzie sam, niestety, no niestety tyle mogę powiedzieć. Czekamy na filmy z Unpacked. Są, 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 są. Tutaj też jakieś pewne wstawki wam wrzuciłem, natomiast są tutaj jak najbardziej filmy wcześniej już się pojawiły. No myślę, że sporo kwestii poruszonych. Ja z tych dwóch obywatam, znaczy, tak jak mówię, no między tymi trzema wyborami jak p 9 Lite, a 5216, Nexus 5X i low 4 nie ma złego wyboru. Każde z tych urządzeń oferuje coś innego, gdzieś tam w czymś jest lepsze, w czym się jest gorsze, natomiast ciężko powiedzieć, że tu dokonujemy złego wyboru. Wszystko zależy od naszych predyspozycji. Ja na przykład wolałbym lepiej zbudowane urządzenie, pomimo tego, że na pewno Nexus 5X śmiga szybciej na czystym systemie niż inny, będzie dłużej aktualizowany faktycznie. Natomiast A5 jest na pewno lepiej zbudowany. Ja, no nie, mnie to, mnie, mnie to kupuje, że ja po prostu kupując telefon. Za 1200 zł zostaje urządzenie, które jest wy wykonane jak premium. Tak samo jak w przypadku Idola 4. No to jest świetna sprawa. Mam nadzieję, że na film o tak są. No, wiecie, no to nie do mnie zależy. Natomiast jeżeli mam szansę, żeby pokazać wam coś wcześniej, zawsze staram się to robić. Ale mówię, no, nie zawsze do mnie to zależy. No i jak chyba sami zauważyliście, że nie każdy producent sobie na to może pozwolić, tak? No nie wiem, albo nie może, albo nie chce sobie pozwolić. Bo przyznam szczerze, że nie dostałem żadnej propozycji od innego producenta niż Samsung, żeby zobaczyć coś przedpremierowo i móc nagrać z tego materiał żeby pokazać wam to w dniu premiery, więc dla Samsunga duże brawa, a, a inni producenci no nie wiem gdzie jesteście. Nie wiem, gdzie jesteście, bo natomiast wykorzystać moment premiery, gdziekolwiek ona jest, niech będzie sobie w Tajwanie, czy gdziekolwiek indziej na końcu świata, skorzystać z tego, żeby po prostu mm, załatwić z, z pięciu urządzeń i zrobić jakiś taki pokaz, jak to Samsung robi, nie wiem, nie rozumiem, ale nieważne. Mam jeszcze takie małe pytanko, że w S7, S7 Edge i Note 7 jest możliwe wyłączenie szybkiego ładowania bezprzewodowego? Tak, jest taka możliwość. Nie widziałem tego w Note 7, bo, bo nie miałem ładowarki indukcyjnej do Note 7 pokazanej, żeby się nie pobawić, natomiast przy S7 i S7 Edge na pewno jest. Mam problem z S7 Edge. Po miesiącu użytkowania zauważyłem na czarny tapecie zielony piksele. To wygląda na kilka w jednym miejscu. Czy to podlega pod reklamację? Tak. Chyba od 3 pikseli wzwyż jest, jest możliwa. Bo jeden jest chyba okazyjny. No ileś tam jest. Od 3 chyba już jest możliwość, więc spokojnie możesz to reklamować. Takie rzeczy generalnie, no, jak mówię, no, nie powinny się zdarzyć, ale nie wszyscy mam na to wpływ. Będzie mieć Lite, Redmi Note 3 Pro czy, czy Redmi 3 Pro? Wiesz co, no, Redmi Note 3 jest mimo wszystko sporo tańszy, ja bym chyba, ja bym chyba mimo wszystko brał P90 Lite no bo bardzo fajny był ten Redmi Note, natomiast on wydaje mi się, że jest mimo wszystko, ciężko powiedzieć nie no, bo nie chcę ich wpychać do, do zestawienia za 1200 zł, gdzie, gdzie to urządzenie kosztuje tam 800 coś z kawokiem. To jest bardzo fajne urządzenie, natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma większy budżet, to, to lepiej wybrać z tych, znaczy ja bym wybrał po prostu dla siebie coś z tych, o których mówię. Czy już wgrywać soft? Kiedyś wygrywałem. natomiast już od S2 się z tym nie bawiłem, więc... Znaczy, no nie bawiłem, no S6 Edge Plusa wgrywałem, ale... Ale, ale to, to nie jest jakaś moja domena, nie zajmuję się tym na co dzień. Czy planujesz nagrywać, przedstawiać też drony na swoim kanale? Masz swój własny, ulubiony film na YouTube, który często oglądasz, bo dobrze wypadłeś. Ehm, powodzenia w osiągnięciu! No, chciałbym już te cztery dyszki mieć. Ehm, wiecie co? Nie, nie mam żadnego ulubionego filmu, który, na którym dobrze wypadłem. Znaczy, ja wychodzę z trochę innego założenia. Ehm, Dlatego też nie widzicie jakby nie wiem, mojej osoby za każdym razem, kiedy oglądacie film, że wiesz, nie, nie jestem. Dzień dobry, cześć, cześć, witam się z wami. Z jednego prostego powodu, bo ja uważam, że, że mimo wszystko wyszliście tutaj po to, żeby oglądać urządzenia, a nie mnie. Jakbyście chcieli oglądać moją twarz, to, 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 to macie kiedy, albo czasami tych newsy. I tam są, to są takie dwa materiały, w których jest, że tak powiem, wyjątek. No chyba, że gdzieś są jakieś sławki, no to wtedy też to trzeba pokazać. Natomiast mm, żadnego filmu nie mam ulubionego. No i no, no fajnie było, żeby przyspieszyć z tymi subskrypcjami, mimo wszystko. Ale widzę, że tak. A może troszkę, może trochę IFA pomoże. Zobaczymy. Cześć, co myślisz o telefonie iPhone? Nie miałem. No, wiesz, że no, wiele urządzeń miało się pod względem na specyfikacji. Okej, okay? najlepszym przykładem jest ShotX. Cudowne urządzenie na specyfikacji, w ogóle rewolucyjny ten aparat, akurat to było fajne, bo to się nie zacięło Natomiast interfejs działał tam tragicznie, nie wiem czy to poprawili po aktualizacji, ale Urządzenie w jakim stanie dostałem działało e, dramatycznie wręcz Czy warto będzie przesiąść się z Moto X Play na Note 7? E, wiesz, no, dużo mocniejsze urządzenie, dużo droższe, e, ale myślę, że, że wiesz, no, warto poczekać do tej zobaczyć jak to faktycznie finalnie wyjdzie AMD czy Nvidia, jeżeli chodzi o karty graficzne? Oczywiście, że zieloni Oczywiście, że zieloni eee, zawsze miałem zielonych. Eee, nie powiem, że nie miałem, ale to w starych czasach, w takich wiecie, gdzie część z Was mogła jeszcze nie być na tym świecie, miałem e, karty MD. Pamiętam, że jedną rzecz, z kartami MD zawsze. Wiem, że to się teraz zmieniło, że teraz nie ma tych problemów. Natomiast kiedyś miałem same problemy z ze sterownikami. Tam ciągle coś się sypało. A od momentu, kiedy mamy NVIDIA, właściwie nie mam tych problemów. No wiadomo, lepsze są niektóre sterowniki, niektóre są gorsze, ale generalnie wygląda to bardzo poprawnie. Co lepsze, S6 czy M5? No nie na no serio, S6 pewnie. Przez sprzedaży no, będzie do wyboru Gear VR albo karta pamięci 256. Widziałem takie informacje. Cóż, no nie, nie mogę zaprzeczyć. Nie mam potwierdzonych informacji, więc ten, ale na pewno gadżet będzie, będzie mega mega. Więc spoko, coś tam sobie. Coś tam sobie ogarniecie, jeżeli ktoś będzie brał. Eee, satysfakcja to sklepik, 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 sklepik w ogóle strona do tego, bo jest zdolone. Dzięki. No nie no, tam się dowiedziałem później, ale, ale dzięki za informację. Czy możesz w swoich recenzjach częściej wypowiadać się na temat aktualnej ceny i, i jak ta cena ma się do jakości rezydentowego urządzenia i konkurencji? Ale ja o tym mówię na końcu. Ja mówię o cenie, jak ona wypada. Natomiast ja nie podaję konkretnej ceny. Mówię zawsze, że w chwilę obecnie na przykład cena jest za wysoka, tak? Że cena jest, no nie wiem, zaporowa tak dalej. Natomiast nie podaję nigdy konkretnej ceny z jednego prostego powodu, no bo po dwóch miesiącach ta, ta recenzja byłaby zupełnie nieaktualna, tak? No. Co, co było teraz, jakby ktoś sobie kupy, oglądał recenzję powiedzmy LG g 4 które kosztowało tam 2800, a teraz kosztuje 1500. Wam by wszedł teraz w tą recenzję, Jezus, Nawrowski, Ty, ty nie umiesz cen? Że oni, ludzie nie patrzą na datę, kiedy to było nagrane. Nikt nie patrzy na datę. Ja też nie patrzę, jak widzę jakiś film, który szukam, wchodzę, i tak dalej. Nie patrzę, czy to bo Chyba, że sobie zakreślam datę, jeżeli chodzi o możliwość tam przesłania, kiedy został przesłany materiał. Natomiast w większości przypadków nie patrzę na daty. Nikt nie patrzy na to, kiedy była ta recenzja nagrana. I ktoś później będzie mi wypominał, że Jezu, na wroski, jak 2800, jak telefon jest dwa razy tańszy. Próbujesz mnie oszukać jeszcze. No, tak by było, ja Wam mówię. Dlatego. To już było przed współpracą z Ceneo od dłuższego czasu, bo już ponad rok, ponad rok rzucam Wam linki do Ceneo, kto chce w danym momencie wchodzi sobie sprawdza jaka jest cena, kto nie chce to nie sprawdza, to jest dla osób zainteresowanych, to nikogo nie zmuszam do niczego, do klikania i tak dalej, natomiast jeżeli ktoś chce zobaczyć, to jest tak samo jak z recenzją. Wiem, że są recenzje 12-minutowe, one by się dużo lepiej oglądały i na pewno miałbym też dużo więcej subów, biorąc pod uwagę, że mógłbym tych filmów robić więcej, więcej, i więcej. Natomiast pewno jest taki, że ja chcę zminimalizować ilość pytań, które są w komentarzach, na których chcę odpowiadać wszystkie, dlatego chcę jak najwięcej zawrzeć w danym materiale, żebyś każdy mógł zobaczyć. Nie tylko że pokażę Wam 3, 4, 5 funkcji, tylko żeby też pokazać te menu, jak to wygląda, jak to działa, jak przechodzę między tymi menu, jak wchodzę w jakąś tam aplikację, wychodzę, wracam do ustawień. Ja bym chciał takie rzeczy zobaczyć, jak ja bym był po drugiej stronie, czyli przed komputerem bym oglądał na chociażby materiał o, o telefonie czy o czymś innym, więc staram się to tak robić. Wiem, że te materiały czasami są długie, czasami są krótsze, czasami pojawiają się pewne skróty myślowe, natomiast no, warto o tym powiedzieć, że, że po prostu no, chcę to tak zrobić, żeby, żebyście wy byli zadowoleni. Okej, okay, witam serdecznie, chciałbym abyś mi wyjaśnił jedną kwestię, jeżeli chodzi o to, że kiedyś kiedyś wspomniałeś o tym, że Windows 7 był beznadziejnym systemem operacyjnym, no u mnie jakoś niespecjalnie się spisywało na moim poprzednim laptopie, miałem bardzo dużo problemów. Eee, wydanie takiej opinii. Wiem, że dużo osób jest zadowolonych. Ja na przykład byłem dużo bardziej z 8 zadowolony, tak samo nie za bardzo byłem z 81 tej aktualizacji, która tam zmieniła sporo rzeczy, natomiast ona jakoś tak nie wprowadziła jakiegoś, nie wiem, większego porządku. Z źródłem po prostu miałem problemy, to wiesz, to zawsze zależy od, od sprzętu, tak, no, no wiesz, to jest tak samo jakbyś dostał Galaxy od 1 i powiedział, ja pierdzielę Android jest beznadziejny, tak? Z Tatuizem jest beznadziejny. Ale doszłejesz S7 Edge'a czy Note 7 i wiesz, i powiesz, kurde, jak coś miga. Więc to jest trochę na tej zasadzie. Miałem wtedy, może nie najmocniejszy, ale też był tak mnie wykąp. ale po prostu chodziło to strasznie. Bardzo często mi się sypał jakby blue screen'ami i może to było z tym spowodowane. Tak mi się wydaje. Ale wiem, że dużo osób było bardzo zadowolonych z siódemki, uważali, że to jest jeden z najlepszych systemów. No więc no tak bo odpowiem. Gdzie broda? E, Zgoliłem się do, do Stanów, żeby wiecie, żeby mnie tam nie zatrzymali na tym, na brodzie. No nie, teraz mam maszynkę. Kupiłem sobie maszynkę, będę sobie tylko dogalał. Nie już nie będę się golił na łyso. Ech, chciałbym coś wyjaśnić. Mówi, że chciałbyś, aby każdy technologiczny też miał kawałek tortu. Op op Opisy masz e, takie słowa, co te. Mój cel jakoś się stąd podbić tę stronę w Polsce. Tak, pewnie, żeby być najlepszym, no ale to każdy chyba by chciał być z nas najlepszym. Ale mówię o racjonalnym podejściu, czyli że wiesz, że, że każdy chce się dzielić, każdy chce mieć kawałek tego tortu i musimy się między sobą dzielić, bo to jest zdrowa konkurencja. A zdrowa konkurencja, bo jeżeli ktoś by miał monopol, no to znaczy ciężko to też tak wytłumaczyć. Natomiast i z jednym i z drugim się zgadzam. Chcę oczywiście być jak najlepszy, i to chyba każdy, który recenzuje z, e, sprzęty na naszych kanałach, tutaj moich kolegów. I koleżanek, to, to chcą być jak najlepsi. Natomiast yy, obiektywną prawdą jest to, że musimy się też dzielić. Natomiast jeżeli chodzi o dzielenie się tym kawałkiem tortu, to ja miałem tutaj najbardziej na myśli współpracę z różnymi firmami czy wypożyczaniem sprzętu, tak, nie mówię o jakości materiału i tego, jak ty to przedstawiasz. Bo to, bo to każdy może przecież zacząć sobie nagrywać. Ja też zacząłem nagrywać, kiedy już inni byli, tak. Więc to nie jest też tak, że ja zaczynałem z wszystkimi. Ja zacząłem później troszkę. Oczywiście są też tacy, co po mnie zaczęli. E, I no i tyle, tyle. Ale no faktycznie jedno i drugie się zgadza, więc Andrzeju spokojnie, chcę, żeby mój kanał był jak najlepszy, natomiast wiem, że, że po prostu no działa to w ten sposób, że się po prostu z wszystkimi tam. Dzielimy w jakichś tam proporcjach, oczywiście. Czy S6 Edge dostanie aktualizację do Wątpię, wątpię, nie liczyłbym na... Nawet na S7 Edge bym nie liczył na interfejs z Note 7. Znając Samsunga nie. Chociaż, no, wiecie, no, zawsze mogą nas zaskoczyć. Robicie jakiej wersji Office'a używasz? Nie używam Office'a, używam um, Open Office To jest darmowy na licencji, więc spoko. Czy będę kupował Note 7? Zastanawiam się mocno. Zastanawiam się nad tym ze względu na... Na pewno będę chciał przetestować. No po co mam kupować testówkę, czy swoją sztukę, jeżeli będę miał możliwość przetestowania pewno prędzej czy później. Natomiast yy, druga sprawa jest taka, że nie wiem, jak z tym kolorem, który mnie najbardziej interesuje, jeszcze z tym srebrnym. Czy Samsung Galaxy S7 Edge można oglądać filmy yy, albo 4K? Yy, bez problemu. 2K spokojnie się ładują, 4K. Zaraz sprawdzę. Będę odpowiadał na kolejne pytania, ale nie pamiętam. Nie pamiętam, czy, 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 czy tak faktycznie jest. Ale zaraz to sprawdzę, zaraz sobie wejdę. Kto tutaj nagrywa? MKBHD sobie nagrywa. w 4K. Zaraz zobaczymy, czy na telefonie mogę odpalić coś tutaj. 4K. Jego ostatni film. Ok. Ciszymy sobie troszkę. I już sprawdzam. Nie pamiętam takich rzeczy, tak powiem Wam szczerze. 1440 max. Do, do jakości wyświetlacza. Czy S7 Edge dostanie interfejs? To, to chyba to samo? Yy, nie wiem, wątpię, wątpię. Kupujesz NOT 7, czy dostaniesz od Samsunga? Ile trwa proces bycia ambasadorem i jak takowym zostać? Wiecie co? No to to jest takie pytanie trochę nie na miejscu, bo znaczy nie na miejscu, no bo ja nie znam na nie odpowiedzi, tak? Yy, to nie jest tak, że, że nie wiem, że dostajesz yy, certyfikat bycia ambasadorem i później dostajesz kolejne urządzenie. Natomiast jeżeli w jaki sposób, to tak ja, ja przynajmniej sobie tak to jakby relacjonuję gdzieś tam u siebie i tak myślę, że jeżeli jesteś osobą, która odpowiada właśnie na pytania osób takich, no właśnie nie wiem, mam problem tam z s 7 m jak coś tam zrobić, tak i tak, wyszła nowa aktualizacja, informujesz o tym, czy warto aktualizować, czy nie, i tak dalej. Jeżeli jesteś taką osobą, która, która często po prostu informuje o takich rzeczach, pomaga innym ludziom bezpośrednio. Myślę, i w wyborze też, no bo jeżeli urządzenie jest ok, ale też w jakichś tam problemach rozwiązywać, no to oni to gdzieś tam doceniają. Natomiast ja nie wiem, jakie są kryteria wyboru i ciężko mi powiedzieć, czy dostanę TO7? Nie wiem. Ja nigdy nie wiem o tym, że dostanę jakieś urządzenie wcześniej, tak. Jeżeli dostanę, to po prostu się o tym dowiaduję, że, że po prostu się, się widzimy i dostaje i tyle. Nie ma tu jakiegoś takiego wiecie, że ok, wszyscy dostanę te, 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 te osoby dostają. No niestety nie działa tak, jak, jak myślicie. Będzie recenzja ja telefonu. Nie, nie, nie mam w planach, nic nie słyszałem. Siemka, wiesz, w których kraję będzie 7? Dual Al DualSIM pozdrawiam. Na pewno chyba nie w tym, nie, nie, w nie w Europie. Z tego co wiem, możliwe tak jak Mati pisze, że Ameryce i azjatyckie. Witam, że siedzieliście z Ariką. Tak, z Ariką, nawet chwilę porozmawialiśmy. W ogóle się staliśmy pierwsi przy wejściu do tego z Pawłem i z Ka z Kasią i z Pawłem, byliśmy pierwsi do wejścia. I za nami stała taka bardzo drobna dziewczynka, ja w ogóle myślałem, że ona jest dosłownie wyższa. I ona taka, ja mówię, kurczę, to chyba jest ona, i tak do Kaśki właśnie mówiłem, że, że to chyba jest Erika Griffin. No tak później usiedliśmy, ona usiada przed nami itd. i tak dalej, i ona chyba wrzuciła selfie, na którym my byliśmy, ona wrzuciła je na Twittera. I my, wiesz, ja, ja jej tam odpisałem, że, że cześć, siedzimy za tobą. ja ona się odwróciła, chwilę pogadaliśmy, no, ale tyle, tyle, bo później już konfaz zaczęła więc mieliśmy takie ch ch chwilę kontaktu. Robert, weźmiesz Samsung Galaxy J1 Olympic Edition? E, twoja ulubiona no. seria. No, byłoby spoko. Bym sobie go w ramkę postawił. Mam problem. Na, nie wyświetla mi się pół ekranu w G4. Do tych działa, poratuj. E, ciężko powiedzieć. Jeżeli ekran padł, to, to po prostu to serwis. Tu nie ma jakiejś innej opcji. Może ewentualnie spróbować zawsze, no wiesz, jeżeli telefon upadł, wyjmij baterię, spróbuj go gdzieś tam pod... Podociskać, może coś gdzieś wyskoczyło, jakieś półtaśmy czy coś. Chociaż takie pół jak świeci, to... to. raczej jest jakiś grubszy problem, podejrzewał Moja kuzynka wybiera telefon, bo przy jej obecnym szkło odlatuje, ona chce, żeby miał dobry reporter, niezbyt drogi, przynajmniej 16 giga pamięci wbudowanej. Obecnie ma Samsunga A4, no faktycznie. PS, fajne 4. Zresztą, no, mmm, ciężko powiedzieć, bo nie podaje żadnej ceny. Nie wiem co to jest. Te, o których mówiłem dzisiaj. podejrzewam, że to jest taki no może nie minimum, bo są tańsze telefony, natomiast że taka półka, która jest spoko, tak jak wspomniałem wcześniej. A5, yy, 2.16, P9 Lite, i 4, i Nexus 5X. To są takie naprawdę mega fajne telefony. E, pomocy znowu. Już tyle razy wspieraliśmy w moich decyzjach, teraz potrzebuję Twojej opinii odnośnie wyboru smartfona. Alcatel i 4, czy Honor 7? Honor 7 na pewno będzie troszkę mocniejszy. Zresztą on jest trochę droższy, tak? Gdzieś o te trzystówki. Mimo wszystko, tylko że jak masz już 1500 zł i chcesz go wybrać, chyba że to jest kwestia abonamentu, masz to albo to, no to chyba Honor 7 jest trochę mocniejszy. Maska na palców, ale idol też świetnie wygląda, ale mocniejszy będzie Honor 7. W każdym razie, jeżeli dysponujesz po prostu kwotą, za którą szukasz telefonu, to za 1500 zł to ja już bym brał albo LG g 4 albo szuka S6, więc mimo wszystko w to bym poszedł. Wydajny telefon do 1000 zł. No, do no, P9 Lite no, jest trochę droższy. 5X też troszkę. To są takie, no, to są takie najniższe ceny, ktoś tutaj co kubo podał. No i jest jeszcze ten A3216, który będzie niestety odstawał tutaj od tych telefonów, o których mówimy, więc raczej bym po prostu skłonił się do tego, żeby dołożyć sobie te 200 zł, poczekać po wakacjach, a szkoła się zacznie czy coś. Tak, bym po prostu w tą stronę poszedł. Hej, Robert, szukam zastępcy dla mojego S5. Chcę coś z e, mniejszym wyświetlać? Mniejszym? E, zastanawiam się nad A3. To jest małe, bardzo małe to jest. To jest bardzo, bardzo małe, więc poczekajcie, muszę to rozwinąć. Ja, się, ja też się tu znalazłem od mobili. A, fajnie, fajnie, dobrze wiedzieć. Fajnie, miło, miło, miło mi i oczywiście zapraszam. Um, ostatnio gdzieś czytałem, że ma się, nie, raczej nie słyszałem nic o tym S7 Mini, więc raczej bym na to się nie skupiał. Znaczy, no nie wiem, no może gdzieś tam coś już się tworzy, ale, ale raczej nie. Z tych małych telefonów faktycznie, no to możesz sobie wziąć chyba najmocniejszy Z5 Compact. Um, nie wiem, jaki tam limit masz, ale podejrzewam, że coś ko 1000 z tego, co widzę po tym A3216. To chyba Z3 Compact, tak jak kolega tutaj bardziej radzi. Czy ja nie wiem, no ja rozumiem, że chcesz pójść w mniejszy ekran, że, że na coś bardziej poręcznego. Natomiast, nie wiem, no a 5216 to jest bardzo fajny telefon, który świetnie leży w dłoni. Ja bardzo, bardzo polecam. Jeżeli nie zależy ci na um, po prostu jakimś super wyglądzie i jakości wykonania, to bierz na Nexus 5X i też będzie ok. Tylko, że jest większy z drugiej strony. Ja, no ciężko powiedzieć o tych małych telefonach. E, mimo wszystko, mimo wszystko, bym po prostu wziął coś coś większego. no. Nie S5 faktycznie jest duże, no ale, ale on ma duże ramki tutaj. Te nowe urządzenia są zdecydowanie bardziej smukłe, jednak, Robert. Chciałabym zaktualizować swojego Windowsa i stąd moje pytanie: Czy Windows 10 jest całkowicie darmowy? Czy później na jakie koszty? Daj znać, czy po A chyba minęliśmy już, minęliśmy już jednak chyba tą datę, gdzie była za, za darmo aktualizacja, nie? ale kolega pomógł. Niestety Patrycja, nie pomogłem Ci, przepraszam, eee, no była do tego tam granicznego dnia, była tam darmowa aktualizacja, nic się za to nie, nie płaciło, no teraz żeby zaktualizować do dziesiątki niby trzeba już zapłacić normalnie. Kiedy S6? Nie wiem. Bardzo fajny telefon, również zgadzam się, ale natomiast nie wiem kiedy aktualizacja. Witam, kiedy będą sławki na kanale Samsung Gear e, Icon X. E, nie mam informacji jeszcze na razie. Mają być, wiem, że mają być, zapewniali mnie, że mają być. Mam problem z LG Flexem, zepsuło mi się na nim Wi-Fi, nie mam w nim zasięgu, co robić? Hm. ciężko powiedzieć, to no, próbowałeś ustawienia fabryczne, no bo to jest taka rzecz, którą mi tak zrobią w serwisie, więc możesz spróbować sobie sam w ten sposób uratować telefon, jak nie, no to odejdę do serwisu, podejrzewam, że gwarancja już chyba, chociaż nie wiem, kiedy kupiłeś Dlaczego w A3216 nie działa mi internet, jestem w Orange? O, kolego, nie wiem, nie wiem Ciężko powiedzieć. No, podejrzewam, że może nie masz skonfigurowanych APN-ów. Wejdź sobie na stronę Orange, tam gdzie masz lupę, wpisz sobie konfigurator. Będziesz miał konfigurator internetu, MS-ów i tam miliona innych rzeczy. Wpisz, wybierz swój model, czyli Samsunga. Jeżeli nie będzie a 3216 tam bierz A3, po prostu. To nie ma żadnego znaczenia. I wybierz sobie po prostu internet. I po prostu kliknij sobie, wpisz sobie swój numer, i żeby ci się wysłały te ustawienia. Klikasz, żeby się zainstalowały, później wchodzisz w ustawienia sieci, internet i tam wybierasz sobie punkty dostępu, czy nazwy punktów dostępu to się nazywa. Wybierasz sobie mm, tą nazwę, która tam się pojawiła jako Orange coś tam i będzie śmigać. Co z drugim kanałem? Ach, powiem Wam, że traf, straszna sprawa. Miałem nagrane nawet w domu vloga takiego łącznie z pakowaniem do Nowego Jorku. I miałem nagrywać w Nowym Jorku, natomiast zacząłem nagrywać dużo 360, i po prostu zapomniałem o tym, żeby nagrywać telefonem też. I, i chciałem coś tam fajnego wrzucić, niestety nie wyszło. Czy kupuję UT7? No to już odpowiedziałem. Myślę, że poczekamy pierwsze na testy. Dlaczego różne wartości techniczne podane są w wyższych wartościach, np. głośność, a nie cichość? Jasność, nie ciemność, wysokość, nie niskość, głębokość, nie płytkość. Ciężko powiedzieć, wiesz? Znaczy, no, wydaje mi się, że zawsze oscylujemy do tego, co jest, co jest lepsze, tak? No. Zawsze oscylujesz do tego, ile masz, nie wiem, wzrostu, tak? No, jesteś Jak bardzo jesteś wysoki, nie? Jak bardzo jesteś niski, tak? No nie wiem, no tak, tak się chyba przyjęło. Cięż, ciężko mi jakoś to wytłumaczyć. To jest chyba takie bardziej już jakieś teologiczne podejście. No, w każdym razie, no mimo wszystko, tak jak mówisz, tak jest. Ale czy to jest jakaś różnica tak naprawdę? Boże. Dwa pytanka, czy P9 wspiera Quick Charge i drugie, znaczy Quick Charge, on ma chyba jednak szybkie ładowanie, ale przez po prostu interface 3.1 z tego co wiem. Z tego co wiem to tak. I drugie, co byś wybrał, P9 czy G5? Ja bym wybrał G5, zdecydowanie. Znaczy zdecydowanie, no G5 jest lepszy, po prostu. ja by, jak miał wybrać dla siebie urządzenie, to wybrałbym LG G5. Kiedy live? No live y też by mogły się pojawić, dawno nie, nie było nic ciekawego skąd masz skąd. Mam telefony do testów. Czy każdy nawet ja może wziąć taki telefon do testów? Ja już robiłem o tym materiału, natomiast no, sytuacja jest dość prosta, bo no, musisz mieć gdzieś miejsce, gdzie pokazać po prostu te testy, tak? Ja przez dwa lata testowałem swoje telefony, które kupowałem żeby je pokazać. I dopiero wtedy zacząłem dostawać coś do testów. Teraz jest dużo łatwiej mi się wydaje. Natomiast no, musisz mieć gdzie to publikować i jakąś grupę odbiorców, żeby osoba, która ci będzie czy firma, która ci będzie wypożyczała telefon, była zadowolona, że Kaidi dostał telefon, zrobił recenzję i oglądało to powiedzmy tam 100 osób. I wtedy już, już wiesz, już jest fajnie. Ile PTR na ekranie trzyma w Moto g 4 Plus? Zresztą nie mam takich dokładnych testów z jednego prostego powodu, bo byłem w Stanach i bardzo często przekładałem karty. Bardzo często się przełączałem między nadajnikami, dużo chodziłem, więc to nie będzie taki racjonalny test. Natomiast teraz w Polsce, zresztą spokojnie, zaraz kartę wkładam i teraz będę z niego korzystał. To na pewno dam znać w recenzji. Dobra, dzięki bardzo. 183. QNT udało się jakoś tak, nawet, nawet chyba mi trochę puściło to znieczulenie. I właściwie tyle. Jeżeli macie kolejne pytania, zapraszam. Postaram się teraz punktualnie nagrać w niedzielę QNT bezpośrednio. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i cześć. Rzecz kontrolnie, ciach, 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 ciach.